Ja tylko przypomnę, że spotykamy się już na drugiej edycji targów Dni Fit & Beauty. Jest mi bardzo miło widzieć, że sympatyków zdrowego stylu życia, bycia fit, jest coraz więcej. No, przede wszystkim cieszę się, że mogliśmy się spotkać po raz drugi, bo to druga edycja Dni Fit & Beauty. W tym samym miejscu, w bardzo imponującym centrum kongresowym w Krakowie. Podobnie jak podczas pierwszej edycji, można było zapoznać się z ofertą naszych wystawców, posłuchać bardzo ciekawych wystąpień, wykładów i rozmów z osobami, które są gwiazdami w świecie fit. I pierwsza edycja konkursu na Miss Fit i Mistera Fit Polski, do której zgłosiło się ponad 200 uczestników. Po prostu, no, każdemu z Was, kto teraz to ogląda, macie, na przykład patrzycie na swoją sylwetkę, nie jesteście z niej zadowoleni i teraz tak, albo sobie wmawiacie, że to nie jest dla Was, że to po prostu jest osoby, które widzimy gdzieś tam w internecie, takie piękne, wysportowane na okładkach magazynów, że one mają do tego predyspozycje takie, że rodzą się, co nie zrobią, od razu mięśnie i jest sikalafą. No nic bardziej mylnego, każdy może zmienić swoje życie. Joga to jest sport dla każdego i można ją zaczynać w każdym wieku. Na jogę przychodzą osoby bardzo młode, bo przychodzą dziewczynki czy chłopcy z mamami, to są kilkuletnie dzieci. Przychodzą też panie 70+, nawet 80+ i każdy znajdzie dla siebie miejsce. Znaczy nie uważam, żeby to było jakieś oszustwo, że zjem czekoladę albo pizzę, albo nie wiadomo co, tylko to jest, no, po prostu to jest ludzkie. Każdy jest człowiekiem i to, że się prowadzi jakiś tam fit lifestyle, nie oznacza, że odrzuca się wszystkie inne pokusy życia i żyje się jak asceta. Nie, nie ma uniwersalnego sposobu do tego, aby motywować wszystkich innych. Oczywiście jest element wspólny. Trzeba to kochać, trzeba lubić to, co się robi. Jeżeli czegoś nie polubimy, tak, czy też dana aktywność fizyczna nie sprawia nam frajdy, nie sprawia nam przyjemności, to niestety czy to wyzwanie, czy też cel, który sobie postawimy na swojej drodze, nie zostanie osiągnięty. Na pewno ciężka praca, treningi, regularne treningi. No i tutaj nie mówię o diecie, ale na pewno zdrowe odżywianie to jest klucz do sukcesu, do tego, żeby ładnie wyglądać. Co jeszcze? Dużo śmiechu, myślę, że jest potrzebne. Każde. Myślę, że to taki rodzaj życia, prawda? Bycie fit mamą to sporo obowiązków, ponieważ nie dość, że się jest mamą, nie dość, że się jest żoną, trzeba spełniać obowiązki również żony, no to też trzeba. Fajnie jest być fit. Ja mam to szczęście, że ja przed zajściem w ciążę około 7 lat byłam już trenerką, instruktorką fitness. To, że jesteśmy mamami, nie zwalnia nas obowiązku dbania o siebie, a każda kobieta chce być ładna, chce dobrze wyglądać. Przede wszystkim mama powinna się wysypiać. Jeżeli mama nie będzie wyspana, to nie będziemy miały czasu na nic. Także ja proponuję podzielić obowiązki w domu na dwie osoby dorosłe, bo dwie osoby dorosłe się zdecydowały też na dziecko. No u nas generalnie nie ma czegoś takiego jak cheat, bo właśnie wychodzimy z takiej zasady odżywiania, która nazywa się jedz co chcesz, wygląda jak chcesz i generalnie bilans kalorii na koniec dnia to jest dla nas taka świętość. Jemy tyle posiłków ile chcemy, tak jak nam pasuje, od 3 do 6, zależy jak dzień się potoczy, ile pracy mamy w ciągu dnia, czy nam wypada trening. Dla mnie pierwszym momentem to było właśnie założenie kanału. Wspólnie uznaliśmy, że zakładamy kanał, robimy coś fajnego i ja zacząłem też po prostu coraz bardziej przykładać wagę do wszystkiego.
tak naprawdę każdego z nas motywuje, mobilizuje coś innego, tak? Tak naprawdę ile osób by mnie motywował, tak każdego trzeba troszeczkę osobno, indywidualnie podejść pod tym kątem, ale tak naprawdę tłumaczę im, że robią to dla siebie, a nie dla mnie, a jedynie czasami mam po prostu, weźmy takiego przysłowie, kopa w dupę, żeby ruszyli się i przestali zamartwiać. Niestety jest taka teraz moda na wysyp fit lifestyle'owców, tak? Każdy, kto wie, że trzeba jeść przysłowiowego kurczaka z ryżem albo zdrową rybkę z sałatką, już się zna w temacie. A nie tam, czyli wychowałem się na Mokotowie w Warszawie, gdzie silny charakter i wola udowodnienia komuś, że dam radę, jest podstawą. W swoim życiu coś spieprzyłem, a teraz to zaczynam naprawiać. Niech oni też tak do tego podejdą, bo jesteśmy za młodzi, by tak szybko umierać. Jak człowiek siedzi i tylko żre te złe wszystkie rzeczy, to taki smutas, zamulony. A jak się jest zdrowo, to werwa jest na wiele innych rzeczy. Człowiek chodzi uśmiechnięty, jest mu dużo lepiej. Dieta Fit to książka dla każdego, dla osób, które aktywnie spędzają czas i już długi czas trenują i chcą polepszyć swoje nudne, monotonne menu, ale ta książka jest także dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze zdrowym stylem życia, bycia, bez żadnego odpuszczania sobie po prostu. Trzeba ostro ćwiczyć, porządnie trzymać się planu dietetycznego, a efekty przyjdą lada dzień. Myślę, że rynek polski tak naprawdę dopiero teraz rozwija swoje możliwości, pokazuje swój potencjał. To jest ten czas, kiedy patrząc w przeszłość, jakieś 10 lat temu, mogliśmy powiedzieć, że tak raczkowaliśmy w tej dziedzinie. Teraz zaczynamy osiągać poziom profesjonalizmu i zaczynamy się w nim rozwijać. Pieczywo, które przedstawiamy tutaj, jest podstawą w ogóle żywienia i my Polacy najczęściej sięgamy po pieczywo. Są to nasze dwa główne produkty, jest to chleb probody, chleb niskowęglowodanowy i wysokobiałkowy oraz pieczywo chia, zarówno w postaci chleba, jak i również bułki z nasionami chia. Nasze produkty głównie opierają się na bakaliach i zdrowych orzechach. Wychodzimy z założenia, że zdrowa dieta to pestka, dlatego przygotowaliśmy dużo produktów na bazie zdrowych ziaren. Ludzie zaczynają czytać składy opakowań i to nas napędza tak naprawdę. I dzięki temu te składy są coraz krótsze i produkty są coraz bardziej zbilansowane i odżywcze. Podoba mi się wasza wiedza, o tak bym powiedział. Fajnie, że to jest. Bieganie niekoniecznie trzeba zacząć od biegania. Można zacząć od marszu, później marszobiegi i na koniec właśnie przejść do płynnego biegania, więc może to nam zająć 2 miesiące, może nam to zająć rok. Dobre obuwie umożliwia właśnie na pewno wejście takie i zmotywowanie się do działania. Dążę też do tego, żeby pomagać innym osobom, które się borykają z otyłością, bo skoro ja to przeszłam, to czemu one mają nie przejść? Dobry dietetyk to jest podstawa. Mi się udało, potrafiłam na Jacka, ale myślę, że dobrych dietetyków jest też sporo. O tym, no to jest chyba najlepsze słowo. Opowiedz o tym, jak to było zmienić się ze 120 ponad kilogramów na ile? 55. Na 55. Teraz zobaczycie, jak ten biustonosz wygląda. Co daje taki efekt na zewnątrz? Jesteśmy po 2 dniach, czyli właściwie kończą się dni Fit & Beauty. Tak szczerze, jakbym chciał naprawdę szczerze powiedzieć, to jestem tak zmęczony, że ciężko mi jest to ocenić, bo rzeczywiście było bardzo dużo pracy, bardzo intensywne były te 2 dni, ale wydaje mi się, że dni wypadły lepiej niż w tamtym roku. Także myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie i mam nadzieję, że odwiedzający się tutaj nie nudzili. Podsumowując jednym zdaniem, druga edycja Dni Fit & Beauty okazała się ogromnym sukcesem i jedną z najgorętszych i najlepszych imprez tego typu w kraju.